Czuwają nad tobą podczas bitew. Lidia, wiesz co? Wybierzemy się do miasta. A potem sobie tutaj wrócimy. Koniecznie muszę sprawdzić... Muszę opróżnić torby. Hej ty! Obrońcy świtu przyjmą w swe szeregi każdego, kto gotów jest przeciwstawić się rosnącemu zagrożeniu ze strony wampirów. Co ty na to? Jesteśmy łowcami wampirów. Tropimy i niszczymy to żądne krwi tałataństwo, gdzie tylko się da. Tak, zawsze jak patrzę na czat, ktoś pyta, czy patrzę na czat. No litości. Czyli nie przywiązujesz do tego wszystkiego wagi, jak prawie każdy w tym miejscu. Umknęło ci, że komnata strażników została zniszczona przez wampiry? Nigdy nie traktowali tego niebezpieczeństwa poważnie i teraz za to zapłacili. Strażnicy tropią głównie wyznawców Dedry, co wyjaśnia, dlaczego zostali sponiewierani, gdy zwrócili się przeciwko wampirom. I dlatego właśnie nasz przywódca Isran na nowo formuje obrońców świtu. Prawdziwych, zdeklarowanych łowców wampirów. Ha! Spodobasz się Isranowi. Znajdziesz go w twierdzy świtu na południowy wschód od pękniny. To on stwierdzi, czy nadajesz się na obrońcę świtu. Fantastycznie. Dobra. Orkowy sztylet. Dobra, orkowy sztylet mamy tu. I stalowy sztylet tu. O, jest. Hello, Adrian. Chcesz mi znowu pokazać jakąś ciekawą parę? Mam tu parę niezłych egzemplarzy, jeśli interesuje cię zakup. W środku jest ich jeszcze więcej. Chciałbym zobaczyć twoją parę egzemplarzy. Jak zwykle, Adrian, a jak zwykle. Okej, okay. Ale przede wszystkim muszę sprzedać troszkę. Jeden kilof. Orkowy łuk jest do poprawienia. Dobra. Łuk myśliwski. I to sprzedamy na razie. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Muszę poprawić trochę rzeczy. Poprawmy to. Zawsze to dodatkowe punkty. Ale już niewiele ich teraz. Kowalstwo się zmieniło mocno. Nie twierdzę, że jestem najlepszym kowalem w Białej Grani. Ten... Chyba będę potrzebował orchikulum, żeby poprawić sztylet. Orchikulum, tak jest. Znasz mojego ojca? Rozejrzyj się. Potrzebne mi są materiały. Sztabka. Widziałem tu orchikulum? Nie widziałem. Shit. Korunt tylko. Księżycowy kamień to będzie dla... Ojej. No niestety. Niestety. Nie ulepszymy sobie tego na razie.
Natomiast mogę sprzedać to. To. I to. I to. I... Osiedl sprzedałem. No dobra, mniejsza z tym. W takim razie ja już sobie pójdę. Coś mogę sobie ze skórzanych rzeczy wykonać. Skórzaną zbroję. O, jak pięknie. Czy coś z żelaznych? A, przede wszystkim stalowy. Stalowe strzały. Co jest? Stal mi się skończyła? Do licha ciężkiego. Masz, Adrien, parę sztabek? Rozejrzyj się. Sztabka stali, sztabka... O, ale masz tych. Tak, potrzebuję z 9 sztabek. Drogie to to. W takim razie ja już sobie pójdę. No to idź. Strzały, zrobimy strzały. Na strzałach też fajnie się trenuje. Wiesz co? Jeszcze bym kupił ze 4. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? I jedno i drugie, moja miła pani. W związku z tym potrzebuję sztabki stali. Jest. 4 sztuki powinny mi wystarczyć. Dziękuję uprzejmie. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Dziękuję uprzejmie, zajrzę, owszem. Nie omieszkam. Stalowy. Strzała. 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 I strzała. Ależ mamy tych strzał. Pełen zapas. Stalowych 367. Pięknie. Orkowe strzały są dużo lepsze, znacznie lepsze, ale nie mogę ich na razie wykonać. Dobra, pierwej do... Tutaj posprzedajemy klejnoty. Daj znać, jeśli dojrzysz coś, co cię zainteresuje. Wszystko no jest na... Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. Zobaczmy. Chcesz kupić? Nie, chemikalia sprzedamy. O. Ale sztuka mieni szlachetnych, zobacz. Więc zaraz mu się kasa skończy. To będzie gorsza sprawa. Granat bez skazy. No. Wytrych, wilcza skóra, diament. No dobrze. Wróć kiedyś. Okej. Okay. Wiem, tu jest dużo ciekawych misji dla wielu ciekawych gildii. Wszystko w swoim czasie. O, dziękuję za radę. A propos Orchiculum, zaraz się tam rozejrzę po tej kuźni. Najpierw jednak zajmę się tą skórą, bo ona mi mocno waży. Wykonamy kilka przedmiotów ze skóry. Trzeba się upewnić, czy mogę coś ulepszyć, bo trochę poprawiłem moje zdolności. Nie twierdzę, że jestem najlepszym kowalem w Białej Grani. Ten tytuł nadaje się Eorlundowi siwowłosemu. Ale nic ponadto. Ale wygląda na to, że moja skórzana zbroja będzie lepsza niż ta wampiryczna. Mam wampirze buty, wampirza zbroja. Skórzana, proszę, jest lepsza. Szal jest legendarna. Ja chcę tylko dostać. Mam tu parę niezłych egzemplarzy. Najlepszą broń i pancerze. Dobrze, sprzedam ci trochę. O, przepraszam, prawie pomyliłem. Proszę bardzo, wampirza zbroja. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Trzeba by kupić ten dom, ale to chyba 10 tysięcy sztuk złota wymaga. Kurde, znowu zerkam na czata i co widzę? Rok, co z tym czatem? Raz czytasz, raz nie. Kurczę. Mam tu coś dla każdego. W razie jakichś pytań zawołaj mnie.
Chciałbym ci sprzedać, moja miła pani, trochę miksturek. Wiesz co nieco o alchemii? 5000 kosztuje, dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Może nie będzie stać niedługo. Mikstura obrońcy. O, fantastycznie. Zajrzyj, kiedy będzie ci potrzebne lekarstwo. Wybacz, ale... ale musisz po... jeśli jeszcze... mamy na sprzedaż wiele składników. Okej. Okay. Do zobaczenia. Wiesz co, ja bym kupił coś od ciebie może? Mam kilk... Interesują cię moje składniki i mikstury? Zwłaszcza składniki, które podnoszą... podnoszą życie. Powoli szału. Osłabienie zdrowia. Mhm. Strasznie dużo składników, których nie znam. Nic do leczenia, z tego co widzę. Fatalnie, moja miła pani. Ja się muszę leczyć. Mężczyznom i kobietom Nordów nie trzeba lekarstw, hmm? Ale mikstura nie widziałem. Osłabienie zdrowia, no niestety. Szał, przywrócenie zdrowia. Mam tylko ten błękitny kwiat. Kiepsko. Okay. Jeśli mogę ci w czymś pomóc, wystarczy poprosić. O, proszę. Premia do kondycji. To jest dobrze uważona mikstura. Odporność na magię, lawenda, bawełna i dodajmy coś jeszcze. Elfie ucho. Nic to nie dało. Lawenda, śnieżna bawełna. Na moich półkach. I dodajmy jeszcze do tego mroźną Miriam. O, proszę, kolejne. Dobrze, fantastycznie. Znowu lawenda, śnieżna bawełna i jakieś dodatkowe składniki. Może muchomor czerwony. Albo gałązka ostu. Opcjonalnie. Niestety nie. Sprzedaję lekarstwa na lawenda? Co by tu jeszcze? Tak, pęcherzyca na zdrowie. Fantastycznie jesteście. Co mówicie? Bawełna i co? Pszenica lub pęcherzyca. Dziękuję bardzo. Pszenica, znaczy pęcherzyca mamy? Okej. Jeśli mogę ci w czymś pomóc, wystarczy. Pęcherzyca i pszenica. Ach, jak dobrze korzystać z dobrych rad. Pęcherzyca. Stwórz. Świetnie, świetnie. Na moich półkach znajdziesz eliksiry, balsamy. Pszenica i pęcherzyca. I mikstury, czego tylko dusza zapragnie. Okay. Masz bladą twarz. Mam niezły wybór mikstur i alchemicznych reagentów. Mam bladą twarz? To znaczy znowu się jakimś cholerstwem zaraziłem? Zaraz zobaczymy. Czy masz tu pszenicę, moja miła pani? Pszenica jest. I pęcherzyca też jest. Okej. Okay. Zajrzyj, kiedy będzie ci potrzebne lekarstwo. Mikstura zdrowia. Osłabienie zdrowia. Przywrócenie zdrowia mnie interesuje. Sprzedaję okay. Leki na schorzenia pospolite i rzadkie. Daj znać, jeśli będziesz potrzebować moich usług. I składniki. I pszenica. Ła! Fantastycznie. Przywrócenie zdrowia. Błękitne. Pszenica i błękitny kwiat. Zwiększa zdrowie o 27. O, to dopiero ciekawa miksturka. Uwielbiam alchemię. Dobra. Zużyjmy też pozostałe składniki. Alchemia pięknie tu się rozwija. Na schorzenia przelew.
takie i chętnie cię obsłużę. Hej, witam wszystkich, którzy się ze mną witają. Już widzę, że wszystko wykorzystałem, co wykorzystać mogłem w kwestii alchemii. Tak jest. No dobrze. Rzućmy okiem zatem, co też udało mi się zrobić. Odporność, premia do zdrowia, przywrócenie zdrowia. Na razie to sobie dodajmy do ulubionych. Okej. Premia do zdrowia, mikstura, premia do zdrowia. No, niech będzie tutaj. I sprzedamy to, co nie jest. Bladą twarz. To może być ataksja. W domu, w Cyrodiil, interesują cię moje składniki i mikstury? Coś mi mówi, że ja jestem na coś chory. Zobaczymy zaraz. Właśnie na mróz. Jak najbardziej na mróz. O. Skończyła jej się kasa. Może coś kupię od niej, jakieś składniki. Płonność na magię. Osłabienie zdrowia. Ach, ona zawsze tak mówi. No to zaraz sobie sprawdzimy wszystko. Na spokojnie. Proszę bardzo. Tylko błogosławieństwo Talosa na sobie, ale same pozytywne efekty. Kamień złodzieja. I żyj, kiedy będzie ci potrzebne lekarstwo. Zajrzę do ciebie, moja miła pani. Tak, jestem mrocznym elfem. Drobiazgi i świecidełka na sprzedaż. Wszystkie wykonane przez najlepszego kowala. A jeszcze sobie zajrzymy tutaj najpierw. Ja mam Sky UI. Poza tym jakieś takie dźwiękowe rzeczy, nic nadzwyczajnego. Nie tu chciałem wejść. Chcemy odwiedzić niebiańską kuźnię. Ale to gdzieś chyba jest w tamtą stronę. Teraz czy ja widziałem lawendę? Zbieramy kwiatki. Jarwaskr. Macie swoje? Uderz, gdy skręci ramię. Otwiera się na ciosy. Nieźle. Dawać dziewczyny. Jej, gdzie jest kisiel? Panowie, no, wykorzystajmy okazję. A nie, to elf. No to nie ważne. Nie poznałem, nikt się nie gniewa. Dawaj mu. Gdzie jest komórka? Co mówisz? Gdzie jest komórka? Nie mam pojęcia, kochanie. Ale poczekaj. Słuchaj, weź tą białą torbę. Tam masz ten z przodu taką na... Nie, na samym przodzie jest taka kieszeń podwójna. Okej, okay. Teraz otwórz to. No i to nie ma. Nie ma? Kochanie, tu mi się dziewczyny biją w kisielu, a ty mnie ten... Ty nie jest odpowiednio. Nie, gdzie jest ta komórka teraz? Może w kuchce masz? Bo tam kamera działa. Mam. Okej, dzięki. Dawaj. Na bogów nie! Mhm. Masz SMS-a od dziewczyny. O Jezus Maria, no dobra, spoko. Pogadajmy tu sobie. Tą lubię. Jeśli chcesz ze mną polować, musisz mieć szybkie nogi i jeszcze szybsze oczy. Nie przyjmujemy każdego mlekożłopa, który się napatoczy. Porozmawiaj z Kodlakiem, jeśli uważasz, że możesz dołączyć do towarzyszy. W takim razie ja już sobie pójdę. Tak, chcę dołączyć do towarzyszy, bo lubię ich. No co zrobić? O tak.
Hello? Albo nie. No i ty, koleżanko urody, to ci niestety. Gdzieś tu jest Harold. Ale ja wciąż czuję zew krwi. My wszyscy. Obcy wkracza w nasze... Doprawdy. Pozwól, no, że na ciebie spojrzę. Tak, może. Pewien hart ducha. Mistrzu, chyba nie myślisz poważnie o przyjęciu go. Nie jestem niczyim mistrzem, Vilgas. Ostatnim razem, jak sprawdzałem, mieliśmy kilka wolnych łóżek w Jorvaskr. Dla tych, w których sercach płonie żar. Przepraszam, ale może nie czas na to. Nigdy nie słyszałem o tym przybyszu. Czasami przychodzą do nas ci sławni. Czasami mężczyźni i kobiety przychodzą do nas, szukając sławy. Nie ma to znaczenia. Liczy się wyłącznie ich hart ducha. I ich oręż. Oczywiście. Jak sobie radzisz w walce, chłopcze? Właśnie o to chodzi. Vilgas się tym zajmie. Vilgas, zabierz go na dziedziniec i zobacz, co potrafi. Tak. Do broni. Nie lubię z tymi sztyletami, zawsze zadyma, że trzeba do jednej ręki i do drugiej osobno, kurde, wyciągać. Jestem tuż za tobą. Ruszajmy więc. Tędy, tędy. Moi mili, moi drodzy, przyjdzie mi postoczyć pojedynek z Vilgasem. Kazał mi się tobą zająć, więc weźmy się do... Jest tam kto? Mogę jak go się sprawuje nowo przybyły? Nie należy do żywienia. Nieźle. Masz bardzo pewną rękę. To wszystko? Nieźle. Następnym razem nie będzie tak łatwo. Może ci się uda. Ale na razie jesteś dla nas tylko szczeniakiem. Więc rób co każę. Oto mój miecz. Zanieś Eorlundowi do naostrzenia. Uważaj, ten oręż jest prawdopodobnie wart więcej niż ty. Okej, skoro tak twierdzi. Zaniesiemy przy okazji właśnie w tej kuźni. O ile dobrze kontaktuję. Kuźnia powinna być tutaj, a kwiatki nie. Tak jest. I tutaj sobie też kupię coś. Co cię tu sprowadza? Zgaduję, że to twój pierwszy raz w tych stronach. Z taką postawą nie zajdziesz daleko. Oj, tutaj trzeba się nauczyć żyć samemu. Pamiętaj, u towarzyszy nikt... Nie wiem, jak im się to udało, ale dopięli swego. Od czasów Izgramora nie mieli żadnych... Kodlak jest heroldem, swego rodzaju doradcą całej grupy, choć każdy mąż odpowiada za siebie. Każda kobieta też. Chciałbym cię prosić o przysługę. Pracuję nad tarczą dla Aeli. Moja żona jest w żałobie i niedługo muszę do niej wrócić. Byłbym zobowiązany, gdyby ktoś się zaniósł do Aeli w moim imieniu. To nie jest rozkaz, tylko zwyczajna przyzwoitość. Pomóż staremu kowalowi. Muszę wracać do pracy. Dobra.
chwała bogom. Dobra. Co ty tu masz ciekawego? Orkową strzałę, bardzo to ładne. Żelazne strzały, no strzał to mi nie brakuje, przyjacielu. Też pancerzy nie zamierzam kupować, sam sobie mogę ewentualnie zrobić. Ale mój drogi, interesuje mnie sztabka Orchiculum. W ilości 2 sztuki. Mhm. Wiesz co, Lidia, będę ci chyba coś potrzebował dać. Spróbujmy coś z biżuterii też zrobić, bo mam chyba materiały. Biżuteria. Nie, nic nie mam. Chyba, że wykuję trochę złota, ale tu nie ma pieca, Holender. Orkowy sztylet. Niewiele poprawiłem, ale poprawiłem. Orkowy łuk, piękna robota. Orkowy łuk. Załatwione. No to siup. Jeszcze coś tutaj udamy. Oddamy u towarzyszy. No i zaraz, gdzie ten quest mnie prowadzi? Tutaj różne. Oczywiście dziękuję za wszelkie podpowiedzi odnośnie questów, jakie robić i tak dalej, ale jakoś tak lubię się poruszać swoim kierunkiem, więc jeżeli jestem tylko służącym, wybaczycie, to nie skorzystam akurat z tych rad. Rozmawiać z jednym z towarzyszy. Aela, naprawdę urocza z ciebie dziewczyna. Jeśli chcesz ze mną polować, musisz mieć... Dobrze, czekałam na nią. Jesteś tu pierwszy raz? Mówiłem, to szczenie, o którym wspomniał Wilkas. Ach, tak. Podobno dostał od ciebie tęgielenie. Lepiej, żeby Wilkas tego nie słyszał. Myślisz, że sprostasz Wilkasowi w prawdziwej walce? Może są nieco za wolne. A, człowiek czynu. Farkas pokaże ci, gdzie będziesz spać. Farkas! Ktoś mnie wołał? Oczywiście, lodowy muszczku. Pokażcie świeżynce, gdzie śpi reszta żółtodziobów. Nowa osoba? O, witaj. Jestem Farkas. Chodź za mną. Lidia, troszkę kawałek do tyłu. Skior i Aela lubią mi dokuczać, ale to dobrzy ludzie. Zmuszają nas, byśmy byli jak najlepsi. Miło jest zobaczyć w okolicy jakąś nową twarz. Czasami robi się tu nudno. Mam nadzieję, że z nami zostaniesz. To życie bywa ciężkie. Kwatery są tutaj. Po prostu wybierz łóżko i połóż się na nim, jeśli ogarnie cię zmęczenie. Tilma utrzymuje to miejsce w czystości. Zawsze to robiła. A więc jesteś. Wygląda na to, że inni nie mogą doczekać się spotkania z tobą. Przyjdź do mnie albo do Aeli, jeśli będziesz szukać pracy. Gdy już wyrobisz sobie imię, Skior lub Wilkas mogą mieć dla ciebie jakąś robotę. Powodzenia. Witaj wśród towarzyszy. Nie wiem, czy okradać towarzyszy. Szukasz jakiegoś zajęcia? W Falkret są jakieś kłopoty. Zawsze są tam jakieś kłopoty. Ale teraz sytuacja najwyraźniej dojrzała. Zbuntowani czarnoksiężnicy. Nigdy nie ufałem magom. Akademia jest dostatecznie zła. Zniszczy ich. Doskonale. Nie okazuj im żadnej litości. Przy okazji, jeśli szukasz jakiegoś zajęcia... No i fajnie, mamy zadanie. Nie zamierzam okradać towarzyszy. Więc... sami rozumiecie. Odnośnie łuku. Ale możesz na sobie patrzeć, nie? Już sobie popatrzyłem.
Jeszcze tylko oddam jeden miecz. Chyba tutaj będzie Wilkas. Jest. Możesz zadawać mi pytania. Znam naszą historię prawie równie dobrze jak Wignar. Tylko że ja ją pamiętam. Nie, to jest Farkas. Nie, Wilkas, to o co chodzi?